11. kolejka zmagań 5. ligi w Małopolsce Grupy Zachodniej, 21 października ze stadionu Prądniczanki na mecz Wieczystej Kraków 2 z Sokołem Kocmyrzów. Zapraszają Artur Baster i Julian Duleomba. Spotkanie. Właśnie tabelę. Wieczysta Kraków walczy o awans do 4. ligi. Wieczysta 2 oczywiście. Awansują dwa zespoły. Pcimianka jest liderem. Gospodarzy Łukasz Kubik w bramce. Wystawia Bartosza Plewkę, z trójką Karol Krzywiecki, z czwórką Patryk Kołodziej, 5 Emanuel Kumach, 6 Łukasz Pietras, 9 Ante Aralica, 10 Kamil Banachowicz, 19 Jakub Wołosik, 21 Dawid Kiedrowicz, 25 Kapitan Krzysztof Kalemba i 30 Dawid Linca. Tak to sobie dzisiaj wymyślił Łukasz Kubik. Skład gości z Kocmyrzowa jako trener Mateusz Hałat, w bramce Bartłomiej Grabowski z jedynką, 5 Łukasz Feret, 6 Sebastian Otwinowski, 8 Michał Romuzga, kapitan zespołu, 9 Michał Dykacz, 17 Robert Obracaj, 19 Dawid Maj, 21 Piotr Rusek, 25 Michał Zakrzewski, 77 Jakub Jądras i z numerem 90 Mateusz Feret. Na Wieczysta sezon po sezonie pnie się liga za ligą i teraz też jest na dobrej drodze, by awansować do Ligi Czwartej. W oczach Sławomira Peszki i wypad z kadry meczowej. To na pewno duże zaskoczenie. Wieczysta w natarciu, uderzenie. I mamy pierwsze uderzenie, które mogło zaskoczyć bramkarza Sokoła Kocmyrzów. Grabowski z problemami interweniował. Dobijał jeszcze zawodnik Wieczystej Kraków. Banachowicz, Pietras. Tutaj puszcza grę arbiter, choć gracze Sokoła domagają się odgwizdania rzutu wolnego. Broni Grabowski, a to uderzenie Lincy ląduje w rękawicach golkipera Sokoła Kocmyrzów. Długie zagranie w kierunku Dykacza. Dykacz obraca się z piłką, wygrał pojedynek. Dykacz, uderzenie, broni Plewka. Bardzo dobra okazja dla Metra i robią to w sposób taki, który może imponować. Natomiast strata piłki w polu karnym. Aralica, Aralica, podanie do Wołosika. Wołosik, uderzenie, poprzeczka, ratuje zespół Sokoła Kocmyrzów. Ten wysoki pressing teraz przyniósł efekty. Stracili piłkę goście i po tym podaniu Aralicy do boku Wołosik naprawdę w dogodnej... Podanie do Grabowskiego, nacisk przez Aralicę. Potężnie Chorwat wygląda naprzeciwko bramkarza Sokoła Kocmyrzów. Właśnie Aralica przed szansą na trafienie. Aralica! I mamy trafienie na 1-0. Ante Aralica w 30 minucie spotkania pokonuje Bartłomieja Grabowskiego. Jeszcze raz oglądamy to trafienie. Bardzo dobre zagranie od Banachowicza. Efektowna akcja w wykonaniu Chorwata, który... Otwinowski skutecznie interweniuje. Aralica bardzo ostro sfaulowany. I to będzie kartka koloru żółtego. Numer 2, bo to jest Mateusz Feret, który był już ukarany żółtą kartką. I w dziesiątkę będą kończyć się pierwszą połowę i kontynuować grę goście z Kocmyrzowa, co na pewno utrudni realizację zadań na to spotkanie. Potrzebna będzie pomoc medyczna, natomiast Mateusz Feret opuszcza boisko. Zobaczymy, jak Kiedrowicz dośrodkuje tą piłkę w kierunku Aralicy. Zgrywanie piłki i mogło być to efektowne trafienie. Chyba Patryka Kołodzieja, no ale zobaczmy jeszcze raz dośrodkowanie. Aralica i Patryk Kołodziej, ale na 11. Było... A teraz... Trzeba rywalizować w osłabieniu. Kiedrowicz, Aralica, słupek! Kapitalne dośrodkowanie. Wygrał, można powiedzieć, przestrzeń i pojedynek, który, można powiedzieć, był zadowolony ze swojego dorobku strzeleckiego. Szansa na kontrę dla Sokoła Kocmyrzów. Faulował Kołodziej, on ma kartkę. Na razie puścił grę arbiter, ale pytanie, czy nie wróci do tego faulu. A jeśli tak, to wyrównałyby się szanse na boisku. Nie. Zobacz, rusza kontra. I w tym momencie jest po prostu przerwana. Nie miał żadnych innych intencji. Dwuosobowy mur. Dośrodkowanie piłki w polu karnym. Właśnie dogodna sytuacja po strzale Łukasza Fereta. Jeszcze raz oglądamy tą sytuację. Bardzo dobre dośrodkowanie. 58. minuta spotkania. Madejski. Madejski. Ależ to jest piłka do Aralicy.
nie ma asysty, nie ma gola numer 2. Zagrywał Kamil Banachowicz, a to jeszcze raz piękne podanie Madejskiego, majstersztyk, podanie do Aralicy, który pokonał już Grabowskiego. Holuje piłkę gracz Sokoła, Kocmyrzów, choć udaje się przedostać pod pole karne, ależ to może być szansa, paruje piłkę Plewka. Ta akcja Sokoła. Zdecydowanie wydawało się za długo, Feret holował tą piłkę, dobre uderzenie Dawida Maja, sparował Plewka, z problemami ta piłka jeszcze kozłowała, ale może o tym za chwilę, bo Aralica w pojedynku z Otwinowskim, Aralica! Osamotniony, świetnie podaje do Banachowicza i mamy trafienie numer 2. Ante Aralica z asystą, Kamil Banachowicz z trafieniem numer 2. Wieczysta w 61 minucie podwyższa prowadzenie na 2-0. Oglądamy jeszcze raz tą akcję. Długie zagranie Piotra do Aralicy. Asysta drugiego stopnia. Powalczył zaciekle o piłkę. Ante Aralica wystawił piłkę Banachowiczowi, a ten huknął ile sił w nodze. Podanie, ale utrzymują się w posiadaniu piłki goście. Dykacz karny! Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zahaczył Dykacza Krzywiecki. I będzie okazja na bramkę kontaktową. Nie, ta jedna noga musi być przyklejona w momencie strzału Romuzgi. No i oglądamy, ruszył kapitan Sokoła i zmylił Bartosza Plewkę, gol kontaktowy, nie składa broni Sokół Kocmyrzów. Tutaj jeszcze może się sporo wydarzyć w tym spotkaniu. Bardzo pewne wykonanie jedenastki, drugi róg wybrał Plewka. Będzie to ciekawe starcie, które przyniesie sporo satysfakcji kibicom. Tykacz, uderzenie, boczna siatka. Bardzo dobra okazja, będzie rzut rożny, czyli była interwencja Plewki. Jeszcze raz oglądamy to podanie do Dykacza. Tak, chyba był minimalny. Zagranie Plewki do Madejskiego. Madejski w poszukiwaniu Aralicy. Aralica zdołał opanować piłkę, ale nie zdołał pokonać Grabowskiego. Pietras, zagranie do Madejskiego. Madejski. Pietras. Banachowicz do Aralicy, świetna interwencja Grabowskiego, chwalimy bramkarza. Madejski. Madejski, świetne zagranie piłki do Kalęby, efektowne zgranie piłki. Banachowicz podwyższa na 3-1. Świetne trafienie Kalęby, zobaczymy teraz jeszcze, bo naprawdę palce lizać się, zobaczmy, podanie Madejskiego też niczego sobie, ale to w jakim stylu odegrał piłkę Kalęba do Banachowicza. Szapoba! Ale tak jak mówiłeś, że ta bramka z rzutu karnego Michała Romuzgi dała tlen, tak chyba ten gol Banachowicza odciął tą butlę z tlenem, a tutaj bramka numer 4, a druga na konto Ante Aralicy. No i ten mecz zamknięty. Kolejne trafienie Wieczystej, 2 Kraków. Świetne zgranie Krzywieckiego po tym, jak przyjął sobie piłkę i wpadł w pole karne. Łatwo szukał rywala. Kocmyrzów, zagranie do Madejskiego. Idzie mu na obieg Krzywiecki, ale dobra interwencja obrzuta. Nie koniec zagrożenia. Krzywiecki w polu karnym. W poszukiwaniu drugiej asysty i można powiedzieć, że minimalnie Banachowicz pomylił się, a Krzywiecki został okradziony z drugiej asysty. Kluczowe podanie Krzywieckiego do Banachowicza. Oglądamy jeszcze raz minimalnie. Decyduje się Piotr Madejski, który będzie dośrodkowywał piłkę. Dośrodkowanie i mamy bramkę Kalęby. Kolejne trafienie. Mieliśmy asystę Kalęby, mamy bramkę. Kalęba z trafieniem numer 5 w tym spotkaniu. Oglądamy jeszcze raz tą sytuację. Wygrał pozycję Kalęby. Za tydzień. Żółto-czarnych czeka wyjazdowe spotkanie w Pcimiu. Spotkanie o fotel lidera, można powiedzieć. No pytanie, z jakiej pozycji do tej rywalizacji będzie przystępować drużyna Łukasza Kubika. Pcimianka gra właśnie ze spójnią Osiek Zimnodół na 6. bramkę dla Wieczystej. 2 zdobywa Banachowicz. Kolejne trafienie Kamila Banachowicza. Trafienie, które było chyba jedno z najprostszych w tym meczu. Grabowski
Banachowicz. Ale strata w środku pola przed szansą, jest Pacyga. Pacyga, blisko niego Kalęba, jest Hałat. Wycofanie piłki do Hałata, uderzenie na bramkę Plewki, ale... Sokoła Kocmyrzów, ale jednak już nie wznowią gry zawodnicy z Kocmyrzowa, bo to był ostatni gwizdek Artura Żydka. Wieczysta Kraków 2 pokonuje w meczu 11. kolejki 5. Ligi Grupy Zachodniej 6-1 Sokół Kocmyrzów.